Cześć, nazywam się Ola Gościniak i prowadzę bloga Jestem Interaktywna. Jeśli zamierzasz stworzyć swój własny kurs online, to być może zastanawiasz się, jakie są etapy jego realizacji. O tym właśnie opowiem w tym filmiku. Przechodźmy do rzeczy. Przede wszystkim zacznijmy od pomysłu oraz nazwy. Bez tego na pewno nie możemy ruszyć z naszym kursem online. Kolejny etap to jest tworzenie landing page'u. Zanim jeszcze przystąpimy do realizacji naszego kursu, warto już sprawdzić, czy jest zainteresowanie tą tematyką. I do tego właśnie pomoż, yy, posłuży nam strona typu landing page i jest to krótka strona, na której zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące kursu, a także formularz zapisu na listę oczekujących. Dzięki temu poznasz zapotrzebowanie swojej grupy docelowej na taką tematykę. Następnie yy, będą te osoby wszystkie zapisywały się na w tą listę oczekujących. Dobrym pomysłem jest yy, stworzenie różnego darmowego, yy, na przykład darmowego materiału w formie e-booka, który będzie po, yy, powiązany z tematyką tego kursu oraz przesłanie go do osób zapisanych na listę oczekujących, ale dodatkowo też yy, stworzenie różnych reklam na Przykład na Facebooku do tego darmowego materiału, bo dzięki temu, że będziesz promować taki darmowy materiał, możesz pozyskać nowe zainteresowane osoby tematyką tego kursu online, który będziesz tworzyć. Dobrym pomysłem jest też stworzenie zaraz przed sprzedażą kursu darmowego wyzwania, które będzie powiązane z tematyką tego kursu. Ale nie będzie całkowicie sprzedawało wszystkich informacji, które są w kursie, czyli będzie to po prostu tak podsycało apetyt Twoim kursem. Więc jest to naprawdę też świetne rozwiązanie, a Ty pokażesz się jako ekspert. Dopiero kolejny etap to jest tworzenie kursu. Myślę, że nawet można go zamienić. To wszystko zależy od harmonogramu. Można te dwa kroki ze sobą zamienić, czyli najpierw stworzyć kurs, a potem dopiero darmowy materiał oraz wyzwanie, ale to jak najbardziej można po prostu ze sobą te dwa punkty przeplatać. Niemniej jednak na pewno nie warto tworzyć kurs, zanim nie sprawdzimy zapotrzebowania taką tematyką poprzez listę oczekujących. Kolejny punkt to jest pokazywanie backstage. Jak już tworzysz ten kurs, to rób różne zdjęcia albo pokazuj na insta jak wygląda jego realizacja, bo wtedy też nie dasz zapomnieć o sobie oraz o swoim produkcie osobom zainteresowanym. Kolejny punkt to jest oczywiście już premiera kursu. Jak zostanie on stworzony, wypromuj go dobrze podczas tej premiery, bo często właśnie pierwszego dnia, kiedy kurs pojawia się, jest największa sprzedaż. I oczywiście, jak już kurs będzie w, pojawi się w sprzedaży, nie zapomnij o jego promocji, bo bez promocji będzie Ci bardzo, bardzo trudno sprzedać cały kurs. Więc tak dokładnie wyglądają etapy realizacji i sprzedaży kursu online. Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana tą tematyką, to zapraszam Cię do kolejnych materiałów wideo oraz do mojego kursu online, który nazywa się Twój kurs online, w którym pokazuję, jak samodzielnie stworzyć platformę do sprzedaży kursów. Do zobaczenia. Podobało Ci się to wideo? Myślę, że do gustu przypadną ci także darmowe materiały oraz e-booki. Link do nich znajdziesz pod filmikiem lub jeśli oglądasz ten filmik na moim blogu, to w menu głównym. Zapraszam cię też do subskrypcji oraz obejrzenia kolejnego wideo. Do zobaczenia.